Wyścig 14 i 15 z udziałem tych najbardziej wartościowych zawodników w obu drużynach. I w 14 od krawężnika Wężyk, 5 punktów na razie, Okoniewski 8, Screen tylko 1 i 6 Lindgren. Ostatnie dwa biegi i ten 14 jak na razie na swoją korzyść gości, ale tylko Mariusz Wężyk na prowadzeniu, a za jego plecami Fredrik Lindgren. Już wcześniej pokonał Węgrzyka na dystansie. Czy tak będzie teraz? Pierwszy atak Lindgrena nieudany. Za jego plecami Okoniewski, ale teraz Lindgren. Ale fenomenalnie to zrobił. Wszystko co najważniejsze. Kontra Węgrzyka. No i Lindgren, on na czele. On kolejny raz pokazuje Węgrzykowi plecy. Ale jeszcze blisko Węgrzyka jest Okoniewski. Nie liczy się w tym biegu Josh Green, który jest bezbarwny w całym dzisiejszym spotkaniu. Okoniewski blisko Węgrzyka. Czy zdecyduje się na jakiś atak? Póki co czyha na błąd lidera zespołu z Ostrowa. A Lindgren już daleko, daleko z przodu. Już jedzie po 3 punkty. Ostatnie okrążenie. Ostatnie pół okrążenia rozpoczął Lindgren. A teraz ostatni atak Okoniewskiego w tym meczu. Ostatni atak w tym wyścigu. Błąd Węgrzyka. Czy zdoła? Okoniewski, tak jest. Na ostatnich metrach wykorzystał ten błąd Węgrzyka. Wygrywają Zielonogórzanie 5-1 i prowadzą już w całym spotkaniu 56-28.